się przerwę. I proszę, w kolejnym odcinku dzisiaj lecimy taką sobie maszynką w busówie. Znajomy sobie coś takiego już prawił i mam okazję się przejechać podczas powrotu z zakupu. Ktoś pytał, co to jest. To jest to KDX. KDX 125. Jedziesz, gości, nie jedziesz. To jedziesz coś tam. No, mogę z okazji przetestować coś dla was, coś nagrać, jeżeli nie będzie za głośno. Bo to wiesz, że ten mikrofon tutaj w tej kamerce jeszcze nie za bogaty, jak zresztą dobrze wiecie. No, co o sprzęcie można powiedzieć? No cóż, świeżo kupiony. Podobno 36 koni to ma. Także też jestem ciekaw, co ten gość, kurde, jedzie, nie jedzie. Uprzedziłbym cię tu, ale kurde, jest zakaz. No jeszcze lusterka nie mam, też się muszę, kurczę, oglądać. A sobie mogliśmy założyć, bo tam ziomek, który sprzedawał, ma do tego lustereczko. No ale sprzęcik troszkę jeszcze się w niej grzeje, no spokojnie. Ciekaw jestem, co to będzie robić, że tak powiem. No, miałem sobie okazję jeszcze takim jeździć. No ale teraz taka może będzie lepsza okazja. O, znajomy, dosyć dobry znajomy. Także okazja będzie nieraz coś, myślę, się przejechać, więc może też coś nagrać. Kurde, jedzie tam hundą, ja by nie mógł, naprawdę. Teraz sprawdzimy możliwości sprzętu i go wyprzedzimy jakoś, bo oni... Nie da się człowiek skupić na gadaniu nawet, jak taki jedzie, kurde, nie wiesz, czy on zahamuje, czy on doda gazu, czy co on zrobi. Jedzie tylko we prostej, tu już przyspieszy. No i skręca, i good malina. What? Co to jest? Skręcasz, gości, czy nie skręcasz? A skręcasz. Kurde mać. Nie przyspiesza. Jest moc. Ale dziwnie się strasznie na tym składa, bo są opony crossowe. A ja nie przyzwyczajony do takich. Ale łańcuch widzę tutaj. Prosił się o wymianę jak nic. No, lekko coś zrywa, no ale jest zużyty, tak? Już wymaga faktycznie wymiany. Właśnie, hamulce z tyłu jest, jest. Tak troszkę sobie lepiej teraz sprawdzę, bo na testach to tak... Myśmy niewiele sprawdzili. Będzie ci pisać, że Boże, tak się nie jeździ busówem. Ale nie wiem, no. Jeżdżę tak, jak uważam za słuszne. A czy się coś z tym zgadza, czy nie, no to już jego wola. Każdy jedzie, kurde, tak jak chce. Tak naprawdę. Yeah.
takim kurczę sprzętem jeździć. Troszkę się dziko jedzie. Wszystko buja. Miętkie. Ale czy jest tutaj faktycznie 36 koni? No, nie powiedziałbym raczej. Tak, fajnie jedzie, fajnie przyspiesza, ale mam wrażenie, że jest troszkę mniej tej mocy. Bardziej bym powiedział coś o 26 koni. Tam się prędzej zgodził, ponieważ są tutaj znawcy tematu KDX-ów i wiedzą, ile taki KDX-125 na mocy, to możecie śmiało opisać w komentarzu. I w ogóle polecę napisać, co sądzicie o takim sprzęcie. Zresztą stanę tutaj chwilkę, wam pokażę, jak to wygląda. O! No się zatrzymamy. O, ale hamulec w przodu piszczy. No i tak to sobie wygląda. Taki, myślę, endurak. A światło nawet coś tam świeci, jeszcze duszału nie ma, no ale to jest krasoweczka. Krasoweczka. Taka troszkę krasoweczka. No i dobra, jedziemy, to znajomy będzie czekał. Się zastanawiam, gdzie ten waszu jest. Bardziej na przodzie chyba zasadniczo siedzieć. O, widzicie, teraz jest wygodniejsza pozycja. Ręce mam wysoko. Tam łokcie. Kiedyś tam swego to oglądałem jakiś poradnik, jak się jeździłbym na krosie. Oglądałem zawsze okazję na jakimś tam kanale. Tu łokcie wysoko. Pary w górę. I się jedzie, tak? Takim sprzętem. Ale gdybym czymś takim miał jeździć gdziekolwiek w trasę, nie chciałbym, przynajmniej takim stylem, jak teraz jadę. Być może bym mógł sobie tak troszkę na biegu jechać, ale ja wiem. Ale jechać tak bardziej po swojemu, jak mówiłem już. Chyba nie słychać tego silnika na wolnych obrotach, mam wrażenie, że zgas. A nie gaśnie. To sobie tak pyrkłosę. Coś to jedzie, no. Nie mam mówić, że nie. Mam tylko nadzieję, że się to wszystko fajnie nagra. Bo dawno wam nie miałem co rzucić na kanał. A to taki teścik będzie, myślę, jak najbardziej spoczko dla was. Tylko te głupie mam uczucie, jak nie widzę, nie mam sterka. I się zastanawiam, wiecie, czy ktoś jedzie za mną. Czy może nic nie jedzie. A, pojechał gdzieś tutaj, kurczę, jakąś pełną dróżką. A tak się zastanawiam, czy to po drodze coś znajdę. Takiego, żeby się, wiecie, przejechać terenem. Zobaczyć, jak sobie to jedzie. W sumie szczerze nie miałem okazji jeszcze w terenie takim krosidłem pojeździć, wiecie, tak sensownie, nie? Gdzieś tam się przejechać, wiadomo, okazja nieraz była. Jedź, pali mu pierwszeństwo przecież. Ale zakręcie mega niepewnie. Niby to nie szybko, ale... Nie, to nie chcę rozkładać na takich krosidłach, ale... Ale tak... Przecież skręt tak działa, kurde, ja nie wiem. W ogóle, o... Czy to tak chodzi? Nie wiem, czy to tak ma działać, tak jeździć, tak latać. Nie wiem, może luzy są w przednim kole. No chyba nie, no są jakoś tam... Nie sprawdzaliśmy może, ale... Miejmy nadzieję, że luzów nie ma. Są w terenie, to tam... Nie do odczucia coś takiego.
dobra, coś wam tu więcej mogę powiedzieć, no. A się nachodzi. Co do ceny wam nie zdradzę. Ile znajomy zapłacił za to. Panie wszyscy muszą też wiedzieć. A powiem wam, że po normalnej takiej cenie rynkowej, można powiedzieć, tych KDX-ów. Nie, dobra, będę musiał kończyć wkrótce, bo nie wiem co powiedzieć, tak? Tym bardziej, że nie wiem czy to się tak naprawdę nagrywa, a jakiegoś tam sensownego tematu wam nie pociągnę, no ale macie taki mały teścik z takiego KDX-a 125 drusów, wie. No co do mojej opinii, jeszcze może tak odstąpię troszkę w ten temat. Tak mówię, no ja bym coś takim nie chciał jeździć po asfalcie, tak? Nawet supermoto. Dla mnie musi być brab. To wtedy jest to. A dwusów to tak. Tak pierdzi. No ale dobra, ja będę kończyć. Także trzymaj się jeszcze tutaj w buszu. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, elo. Yo!